No hej, witajcie. Dostałem nowy film od Krzyśka z jego ground handlingu, także sobie tutaj omówimy. Przelecę tylko te ważniejsze fragmenty i oczywiście adresuję do Was i adresuję do Krzysia, który sobie tam pewne rzeczy poprawi. Okej, no więc Krzysiu to nazwał ten film może troszkę za silny wiatr do zabawy. Moi drodzy, omawialiśmy wcześniej, latamy przy naprawdę szybkich wiatrach. To, co tu jest, no to oceniam na jakieś 2, 3, góra 4 metry. To jest bardzo, bardzo wolny wiatr, w dawnej nomenklaturze bardzo słaby. Więc co robi dobrze? Rozkłada. Rozkłada mur i będzie to skrzydło próbował stawiać, co całkiem mu nieźle wychodzi. Z czasem po przejrzeniu tego filmu zauważyłem, że troszkę gubi kierunek wiatru, to znaczy jak jest zajęty kontrolą skrzydła, to ustawia się lekko bokiem. To będziemy widzieć po uderzeniach w stabilizatory. Druga sprawa, to tak jak zawsze i kolejny raz powtarzam, to nie jest konkurs piękności, kto ładnie postawi skrzydło, to jest trenowanie startu. W związku z tym, w momencie, kiedy skrzydło się znajdzie nad głową i ono już nas nie ciągnie, tylko zaczyna wyznaczać siłę, no, wytwarzać siłę nośną, to naszym obowiązkiem jest startować w takich zabawach, w takich ćwiczeniach. Czyli jeżeli mamy duże nachylenie, co najmniej powyżej 15-20 stopni, to możemy się odbić do tyłu sposobem as belongs, albo możemy próbować się odwracać. W każdym razie teraz, w tym momencie, powinien już iść do tyłu, albo się obrócić i próbować startować. Nie bawić się w utrzymywanie skrzydła nad głową, dlatego że to jest najtrudniejsza faza. Jak wiecie, nie jestem miłośnikiem startu z obrotem. Uważam, że on jest kompletnie zbędny, ale nie mogę negować czegoś, co ma miejsce, zjawiska, które występuje, dlatego że teraz większość pilotów startuje z obrotem. Problem jest taki, że zapominają, w jakich warunkach ten start się wykonuje, start z obrotem. No, wykonuje się, jeżeli jest na tyle prędkość wiatru, że można podnieść skrzydło. I to nachylenie na to pozwala, dlatego że jeżeli stok jest zbyt nachylony, to obrót ryzykuje oderwanie i nieprzygotowanie pilota do samodzielnego obrotu. W związku z tym uważam, że trzeba naprawdę przyjrzeć się, jeżeli mamy większe nachylenie, a nie chcemy startować mass belongs, czyli tyłem. Startujmy przodem, dlatego że przy wiatrach do 6-7 metrów możemy wystartować przodem. Startowanie z obrotem przy dużym nachyleniu, tak jak mówię, jest to po prostu duże ryzyko niewykonania tego startu. Ok, co tu widzimy? No widzimy, że wiatr był tak mniej więcej jak droga i tu jest ok. No i teraz robi Krzysiek, robi klapy, ćwiczy sobie robienie klap, ale niemniej jednak tu w tym momencie powinien pójść w lewo, podejść pod środek skrzydła, nie próbować i nie czekać, aż skrzydło wyrówna. Zrobił to, poszedł w lewo, chociaż troszkę za delikatnie. I teraz szybko do tyłu, szybko do tyłu, szybko do tyłu, albo obrócić się i do przodu. I tu zrobienie klap, bardzo fajnie mu to wyszło. Także to ogólnie powiem, jest bardzo dobre ćwiczenie i bardzo fajnie wykonane. Przesuniemy sobie dalej troszkę. Podszedł z powrotem do nas. Co tu jeszcze obejrzymy? Przygotowanie, ustawienie w mur, pilnowanie kierunku wiatru. No, jeżeli ono już źle podchodzi, to postawmy je i teraz krok do przodu. Krok do przodu, żeby je wyłożyć. Ok, dobra. Zobaczymy, co jeszcze zrobi. No, podnosi skrzydło nieprzygotowane, czyli ono poszło bokiem, ale sprawdził sobie kierunek wiatru. Dobra, tu musi pilnować biodra, żeby się nie przechyliły, bo przechylenie bioder spowoduje spłynięcie skrzydła, pociągnięcie jedny z taśm.
Okej, okay, zamknął sobie znowu klapy. Fajnie, bardzo fajne ćwiczenie. I tu zwracam mu honor. Faktycznie nie próbuje oderwania, dlatego że ćwiczy klapy. Skoro ćwiczy klapy, to nie próbuje oderwania, czyli tego wyjścia szybko. Ja na tym etapie jednak bym zachęcał do ćwiczenia startu. Krzysiek tu wyraźnie próbuje kontrolować taśmami C. Jest to też sposób. To kontrola jest dużo płynniejsza. Można sobie ją poćwiczyć. Ok, no teraz zobaczymy, jak będzie rozkładał to skrzydło jeszcze raz. Troszeczkę mu podpompujemy. Rozkłada w mur, przygotowuje. Skrzydło jest fajnie przygotowane i można go podnosić. Okej, dobra. No. Czekamy, 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 czekamy i jest. I tu by się przydał ten krok dwa do przodu, żeby go położyć troszkę go położyć na plecach, dlatego że z tej pozycji, kiedy on ma podniesiony ten pierwszy i drugi rząd, no to brakuje tej dynamiki podniesienia takiego, tej drogi, kiedy on się napełnia to skrzydło. Jak ono jest w prawie napełnione, to musimy włożyć dużo więcej siły, żeby go podnieść z pozycji rzędu C czy D. Także tu byłoby lepiej go jednak położyć na płasku. Ok, zaczyna go podnosić. Tu jest ładna praca, bo wyszedł na górkę i ten strumień się już odwraca. Tu była próba obrotu. No, ani próba obrotu, ani mass balance. Także tu trzeba się zdecydować. Ja osobiście na terenie tak płaskim, gdzie może wrócić po oderwaniu, ja bym naprawdę odradzał start z obrotem. Start z obrotem niestety wbrew pozorom nie jest uniwersalny. Wbrew pozorom potrzebuje bardzo, bardzo określone nachylenie, już pewne znaczne nachylenie. Między 10 a 15 stopni, ale nie mniej, nie może być większe niż 20. Dlatego wbrew pozorom start z obrotem to jest dość wąski zakres możliwości. Dobra, Krzysiek sobie wrócił i teraz tak, rzucił, porozkładał skrzydło bez wypinania, jak widzicie, czyli całkiem prawidłowo ustawił się do kierunku wiatru, rozkłada mur, przygotowuje. Teraz tutaj krok do przodu, krok do przodu, krok do przodu by się przydał. No już go podnosi z pozycji nawet C i D. No łatwiej i on by płynniej poszedł, gdyby go położył całkiem i dopiero wtedy podniósł. Wtedy miałby całą tą drogę i bezwładność skrzydła pomogła mu go podnieść. Natomiast z tej pozycji CD, kiedy on jest dość wysoko, to trzeba więcej włożyć siły i dlatego troszeczkę oporuje. Ok, tu Krzysiek sprawdza ustawienie kamery, czy nie wychodzi z kadru. Bardzo fajnie to robi. Czyli znowu tu przekłada. Sprawdza kamerę. Przygotowanie, rozłożenie. Ok. I taka płynność, 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 płynność i tu przyhamowanie, przyhamowanie, żeby skrzydło nas nie podniosło. Musi być przyhamowanie, czyli wymiana. Ja idę pod skrzydło, skrzydło idzie na mnie, ale już w 2/3 tej drogi powinno być przyhamowanie. Teraz przyhamowanie. O, i powolutku sobie wychodzi nam nad głowę i możemy kombinować, czy się odwracać tu, prawda? No, pozostaje pytanie, czy sterówki mieć skrzyżowane, czy nie. Jeżeli mamy sterówki trzymamy zgodnie z przypięciem, to znaczy są i sterówki, i taśmy skrzyżowane, to po obrocie mamy sytuację jaśniejszą. Z tym, że w tej sytuacji, kiedy mamy tak skrzyżówki, czyli mamy te sterówki tak jak taśmy, troszkę gorzej się nam steruje, bo musimy sterować logicznie, nie odruchowo. Ale to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, można to poćwiczyć. Bardzo fajny film. Bardzo ładna kontrola, troszeczkę płynniejsze ruchy można jeszcze zrobić. No i próby też oddziaływania na skrzydło, czyli rodzaj robienia klap, zamknięć i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie powiedzieć,
ogólnie mogę podsumować, że bardzo fajnie zrobiony film. Dziękujemy, Krzysiu, pozdrawiamy, walcz dalej.